Cieszyńskim Ośrodku Kultury 17 marca miało miejsce spotkanie pod hasłem Wielkopostna Symfonia Nadziei. To owoc utalentowanej młodzieży związanej z parafią Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie oraz dziewczyn mieszkających w Bursie Sióstr Boromeuszek. W grudniu zeszłego roku przygotowaliśmy Bożonarodzeniową Symfonię Miłości. Było to wydarzenie, które nas podprowadzało do uroczystości Bożego Narodzenia. Młodzieży tak się spodobało, no i odbiorcom też, że postanowiliśmy kontynuować to dzieło i przygotować coś na Wielki Post. Dlatego dzisiejsza symfonia jest wielkopostna i nazwaliśmy ją Symfonią Nadziei, no bo takim tematem głównym jest właśnie nadzieja. Tak, no pomysłodawcą jest sama młodzież z Bursy Sióstr Boromeuszek i tutaj z parafii Świętej Marii Magdaleny, to jest Oaza, ale też inne osoby związane na różne sposoby z naszą parafią. I to był taki wspólny pomysł. Siostra Mariam i ja wspólnie to dzieło najpierw rozpoczęliśmy, razem z młodzieżą teraz kontynuujemy. Dzisiaj mamy takie wydarzenie bardziej artystyczne, aczkolwiek też nie chcemy, żeby to był tylko spektakl, czy tylko występ, czy koncert. Chcemy, by to bardziej było misterium, czyli jakieś doświadczenie Pana Boga w tym wszystkim. Jakiś rodzaj modlitwy, tak też to jest zaplanowane, poprzez słowo, muzykę, gest, bo też jest pantomima tutaj włączona. No ma to służyć i dobremu przygotowaniu do Święt Wielkanocnych, ale też, tak jak ten temat nam podpowiada, chcemy zasiać w naszych odbiorcach tę nadzieję, która jest nam tak bardzo dzisiaj potrzebna.
Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymic.